kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj zabiorę Was do Lumpeksu, do Vive Profit w Krakowie. No i niestety na nową dostawę. Także ceny wysokie, nie kupiłam wiele, ale za to naprawdę kupiłam takie super rzeczy, super perełki z najlepszych materiałów. Totalny wypas. Ja oczywiście najpierw pokazuję Wam relacje, bo było też kilka ciekawych rzeczy, które mierzyłam w przymierzalni, ale z uwagi na wysokie ceny no nie wzięłam ich. No bo właśnie nowy towar. No a inne wzięłam, zobaczcie co wzięłam i zobaczycie stylizację w trendach oczywiście wiosna 2024 z tymi rzeczami. Mam nadzieję, że tak jak ja już nie możecie się doczekać. Lecimy! Pierwsza rzecz, którą mierzę, to superowa naprawdę spódnica ze skóry, mięciusieńkiej, piękny kolor, ma gumki w pasie. Tutaj bluza, którą zobaczycie w programie, na razie nie zdradzę co to jest, ale byłam po prostu zakochana. Bardzo, bardzo fajna, modowa rzecz. Także lecimy dalej. Sukienka z muślinu bawełnianego, bardzo dobrej jakości, takiej naprawdę grubego i mięsistego. W super kroju. Piękny żakiet vintage, naprawdę rzadko się, słuchajcie, vintage rzeczy takie fajne, ciekawe, z pięknym wzorem zdarzają. No i super kamizelka też z Zary, naprawdę była fajna, nowa z metkami. No niestety nie kupiłam jej ze względu na cenę. Tutaj mamy jedwabną bluzkę w bardzo oryginalnym, ciekawym kroju i żakiet vintage z H&M z wełną. No też niestety go nie kupiłam, no wszystkiego się nie dało, słuchajcie, po tych nowych cenach. I bardzo ładna kamizelka z jeansu, a tutaj świetna, naprawdę super składowa też kamizelka, modna. I świetny żakiet z wełną również, troszkę był zbyt zniszczony jak na tą cenę, więc musiałabym do niego sporo pracy włożyć. Tutaj mamy piękny, cudowny po prostu żakiet, który Wam oczywiście za chwilę pokażę, wmierzymy. I następna rzecz to będzie świetna spódniczka z Zary z haftem w rozmiarze M. Troszkę za duża była na mnie, ale no niestety nie wzięłam jej, bo była sztuczna. I piękny płaszcz z wełną i kaszmirem w super kolorze, ale słuchajcie, jest koniec sezonu, no i stwierdziłam, że może już trochę być za późno, żeby go sprzedać. Na mnie za duży. Tutaj do tej spódniczki mierzę jeszcze piękny składowy sweterek, ale okazało się potem, że sweter był na ciąże, no i nie zdecydowałam się go wziąć. No, nie byłabym pewna, czy taki sweterek będzie miał zbyt, ale był super. Moi drodzy, pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest sukienka. Była ona w przymierzalni i jest to naprawdę super sukienka z bawełnianego muślinu. Firmę Wam napiszę na ekranie, bo mam ją z tyłu, a niestety moja pamięć zawodzi. Jest superowa. Jest to mój kolor. Jest to kolor raczej dla zimnej urody. Może być dla chłodnej blondynki albo dla brunetki, takiej szatynki może bardziej, o chłodnej urodzie. No i bardzo, bardzo, bardzo piękny moim zdaniem jest krój tej sukienki, ma fajne rękawki, w sam raz długość, nadaje się na lato, nadaje się na wiosnę do jakiegoś sweterka, chociaż to jest dyskusyjne, sweterek z szerokimi rękawami albo marynarka, taka bardziej pudełkowa. Zaraz spróbuję Wam coś do tego przymierzyć też. Tymczasem taka zwykła na początek stylizacja z tą sukienką. Zobaczcie, jak to wygląda tam. Właśnie po prostu sukienka, buciki, balerinki takie do czubka, trochę przedłużające sylwetkę. Chociaż te są akurat w kolorze sukienki, więc one nie robią nam dłuższych nóg. Aczkolwiek w ogóle baleriny i takie buty więcej odkryte zawsze, zawsze trochę sprawiają, że wydajemy się wyższe. Więc spoko. No, jestem bardzo ciekawa, jak się Wam ta sukienka podoba. Mi się strasznie podoba. Uwielbiam po prostu ten muślin. A ten jest jeszcze taki naprawdę fajnej jakości. Taki gruby, mięsisty. No i super stanie przede wszystkim. No i ten kolor, sami powiedzcie, no wiosna jak nic. Myślę sobie, że fajnie będzie to wyglądać do marynarki. Taka prosta marynarka z wiskozy vintage. Jest naprawdę taka mega, mega prościutka, bez wcięcia. Taka właśnie modna teraz w jednym kolorze stylizacja. Fajnie by wyglądała też z tą turkusową torebką. No i jeszcze dwie torebki, jedna taka mega wiosenna. Połączenie takiego turkusu z żółtym. Z kwiatkiem dodatkowo. Więc tu pasuje do mojego wystroju wnętrz. Druga
torebka taka skórzana z rączką z bambusa. I druga stylówka z marynarką różową, czyli w kontrastowym kolorze, też z torebką i z butami takimi na obcasie, ale w stylu mokasynów i mają też taki kolor podobny do marynarki w sobie. No i takie stylówki z tą sukienką. Tymczasem idziemy dalej, słuchajcie. Na koniec zostawię jedną taką mega perłę. A teraz też perły. Piękna spódnica, słuchajcie, skórzana, vintage, w cudownym kolorze. Jest takiej lekko przecieranej jakby w gatunku skóry. Jest to rozmiar około L. Oczywiście dokładne wymiary zawsze mogę podać, ale zobaczcie, jaki piękny jest kolor tej spódnicy. Oczywiście zaraz Wam pokażę stylówkę, ma kieszenie, ma super, super uniwersalny król, nie jest zbyt wąska, też nie jest jakaś rozkloszowana, jest taka po prostu lekko ołówkowa, prosta, super, że ma kieszenie, no i zobaczcie, no po prostu ten kolor mnie powalił, super idealna, bardzo fajnym stanie, jak na spódnicę vintage, wiecie, no to nie jest spódnica ze sklepu, ale jednak możecie zobaczyć, że naprawdę skóra z tym efektem takim lekko nierównego koloru, ale jest w pięknym, pięknym stanie. Naprawdę. Ekstra spódnica. Ha, jest po prostu mega. No i oczywiście pokazuję się tam Wam w późniejszej stylizacji, czyli z tym, co będzie za chwilę też pokazane. Jest na mnie za duża, więc ją tam trzymam, także tym się nie przejmujcie. To jest spódnica nie w moim rozmiarze, więc muszę sobie ją tak przytrzymywać, żeby wyglądała lepiej na sylwetce. Po prostu tak będzie wyglądać na większym rozmiarze. A na mnie, jakbym jej nie trzymała, wyglądałaby nieciekawie dosyć. Słuchajcie, lecimy dalej. Właśnie, to teraz rzeczy, które były z tą spódnicą. Tutaj mamy piękną bluzkę, która jest napisana, że jest w rozmiarze L, słuchajcie, ale absolutnie nie. Moim zdaniem to jest taka M-ka raczej. Na mnie może jest odrobinę duża. Jest to jedwab z 6% dodatkiem elastanu, żeby ten materiał był troszkę podatny, nie naciągał się na szwach, bo jedwab jest delikatny. Jeżeli jest to sam jedwab i bluzka w takim lekko dopasowanym kroju, może to powodować, że po jakimś czasie te szwy się będą naciągać, materiał się będzie niszczył w szwach po prostu. No, ten dodatek elastanu powoduje, że właśnie bluzka jest mniej podatna na zniszczenie i jest też wygodniejsza. No, nie będzie taka po prostu mega obcisła i nie będzie nas ciągnęła, kiedy ją nosimy po prostu. Ma bardzo piękny dekolt z takim krytym panelem na guziki. Jakby tutaj ten kołnierzyk to jest jakby bardziej stójka, którą się jeszcze zapina na taki guzik, już Wam pokażę to. Ale zobaczycie to w stylizacji, jak to normalnie wygląda. Słuchajcie, i firma się nazywa Holly Golightly. Little Slice of Heaven. Mały plasterek nieba. No i zobaczcie, naprawdę przepiękny ma ten tutaj, tak jakby taki karczek wykrojony z taką właśnie ciekawą stójką, jeszcze zapinaną na guzik. Bardzo ładne, naprawdę przepiękny kolor pudrowego różu. Myślę, że właśnie jest to około M-ka. Bardzo, bardzo ładna rzecz. Prześliczna. Kupiłam też kamizelkę, która tam była pokazana. Nie kupiłam niestety tej jeansowej, gdzie co niestety ceny. No gdyby to nie był nowy towar, to pewnie więcej rzeczy bym kupiła, no bo były bardzo ładne. Kamizelka z Zary, taka z koralikami, też mi się bardzo podobała i tak samo taka jeansowa była świetna też. No ale kupiłam tylko tą, bo ta mi się najbardziej podobała. Zobaczcie na ten super materiał. Jest to marka Avanti, więc bardzo fajna marka. Kamizelka ma fajny skład. Już Wam powiem. 47% bawełny i 53% lnu. No mega, mega super i bardzo ładne ma kolory, bo jest taka beżowa z różową kratką, a guziczki są przyszyte też różową nitką, co jest fajnym mykiem. Bardzo pasuje do mojej takiej jednej spódnicy od Jägera, takiej długiej vintage, plisowanej. Myślę, że wygląda to naprawdę elegancko i pasuje idealnie, więc być może ta kamizelka
zostanie ze mną, doradźcie mi. Pokażę Wam jeszcze ją tutaj ze spodniami szerokimi, które też mam z Zary. Takie tylko bardziej palazzo spodnie. Szerokie i właśnie do tego kamizelka. Inna bluzka by była pewnie, znając mnie, ale kamizelka ta. Także bardzo, bardzo mi się spodobał ten zestaw. Pokażę Wam też kolejną rzecz tutaj. Kolejną rzecz, która jest naprawdę super zdobyczą, ale od razu mówię, że tak jak jest teraz, nie będę jej sprzedawać, bo mam super pomysł na ozdobienie tej rzeczy w sposób artystyczny, ale taki bardzo dyskretny i gustowny. Bo wiecie co to jest? To jest marynarka Zara Tailoring, czyli bardzo dobra, słuchajcie, bardzo dobra linia, zobaczcie. Zara Woman Tailoring. I jest to rozmiar 40. Jest na mnie za duża ta marynarka, więc na pewno pójdzie do sprzedania. Ale jest ona też taka bardzo, bardzo prosta. Wiecie co, ja nie mam nic do prostych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że ta marynarka będzie dużo ładniejsza i ciekawsza, jak właśnie z tyłu zrobię taką aplikację, ale w taki bardzo stonowanym kolorze, która będzie tylko podkreślać jej taką wysmakowaną elegancję. Bo słuchajcie, ona jest zrobiona z wełny i jedwabiu ta marynarka. Tutaj jest skład oczywiście, tylko już Wam powiem. Ta główna metka ze składem jest wycięta, ale tutaj jest skład u góry, wiecie? Tu jest, są dwie metki jakby. I jest napisane, że jest to wełna 55%, 45% jedwabiu. Wyobraźcie sobie taki skład marynarki z Zary. No, a jednak. Stebnowana taką, tak jakby ręcznie po wierzchu, te szwy. No świetne. Jest na mnie za duża, to widać, bo ona jednak jest na biust. Czyli to jest tailoring, czyli ona jest właśnie krawiecko dopasowywana, co jest super, bo wiecie, teraz takie marynarki są właśnie najmodniejsze, strukturalne, ale z takim wcięciem w talii, także się mega cieszę z tego. No i chcę z tego zrobić takie małe dzieło sztuki, skoro ma taki super skład, to będzie taki, powiedzmy, taki mój projekt. Będzie można tą marynarkę w rozmiarze 40 później kupić ozdobioną i naprawdę będzie bardzo dyskretne. To nie będzie to coś takiego, co uniemożliwia normalne stylizowanie tej marynarki. Głównie z tyłu będzie wzór. Także mam nadzieję, że się Wam to spodoba. To będzie niespodzianka na następne programy. Tymczasem idziemy dalej. Słuchajcie, marynarka, właściwie żakiecik vintage, prawdziwy vintage. Zobaczcie, lniany. Jest to rozmiar 36, spokojnie może być też 38, bo ona jest lekko oversize'owa i też w ramionach. I tu jest napisane, że to jest 100% len. I acetatowa podszewka, wiskozowa podszewka. Ma oczywiście takie ramionka wypchane ta marynarka, ale patrzcie jaka jest urocza po prostu. Ma guziczki z serduszkami. Każdy guziczek, taki rogowy, ma na sobie zielone serduszko. Ma piękny wzór, naprawdę piękny. Z przodu ma takie właśnie wykrojone te tutaj takie trójkąty jakby i z tyłu, tak jak kamizelki teraz modne, prawda? A z tyłu też ma takie coś jak dawniej miały właśnie żakiety. Piękne kolory, zobaczcie. Jest to zdecydowanie rzecz vintage, to widać. Oczywiście można sobie wymienić guziki na inne, na współczesne i nosić jako współczesne, bo ona, jak chodzi o ramiona i to, że jest taka krótka, cropped, to jak najbardziej będzie w trendach i można naprawdę super ją wystylizować do lnu, do lnianej sukienki, do lnianych spodni i właściwie do każdego z kolorów, który jest w tym żakieciku. Piękna rzecz. Przepiękna rzecz, naprawdę. Także fajnie, bo takie oryginalne vintage rzeczy to jest coś na wagę złota, co się rzadko w sumie trafia, bo jakichś takich vintage, zwykłych rzeczy, sztucznych rzeczy to jest wszędzie pełno. Natomiast fajne rzeczy z lnu, z jakichś takich ciekawszych wzorów to jest super. Ale bym zapomniała. Słuchajcie, zdobycz, która mi się trafiła tym razem i sprawdzałam ją, jest to bluza oryginalna Kenzo z metkami jeszcze. 100% bawełna, piękna bluza właśnie w bardzo fajnej kolorystyce. Ja powiem Wam szczerze, że ja tak Kenzo średnio, rzadko mi się podobają te bluzy, są takie bardzo kontrastowe, drapieżne przez ten wzór tygrysa, ale jak już kobieca bluza, to ta mi się podoba, jest taka, jest ostra, jest taka wyrazista niesamowicie, jak to te bluzy właśnie, ale słuchajcie, naprawdę jest w fajnej kolorystyce i ładna, naprawdę ładna bluza, zobaczcie, jest tutaj taka pieczęć z napisem Paris
I tutaj są metki, takie jak sprawdzałam, wszystkie numery są. Kenzo.com. W środku też jest metka, taka naprawdę bardzo jakościowa. Bardzo duża, sztywna i ma tutaj wszystko napisane, co trzeba, że tak powiem. Także naprawdę jest piękna ta bluza. Ona ma dużo na sobie jakby farby, bo te wzory takie brązowe są nadrukowane farbą na wierzchu. No i tu jest haftowana oczywiście, to już jest normalny haft. No jest świetna, przepiękna jest. Pokażę się Wam w tej bluzie i do tych szerokich spodni i do po prostu spodni dresowych. No i oczywiście, że ja sobie nie zostawiam tej bluzy, wiecie, takie zdobycze tego typu to jest dla mnie okazja po prostu, żeby ratować mój sklep przed upadkiem, czyli po prostu muszę na tego typu rzeczach zarobić. No choćby mi się nie wiem jak podobała, to po prostu sprzedam ją, bo naprawdę oryginalne, nowe bluzy tej marki są bardzo drogie. No są, no, czasem mi się wydaje, że ceny są nienormalne, no ale nawet używane na Vinted, jak zajrzycie sobie, to od 250 i to w takim naprawdę bardzo średnim stanie. Natomiast to jest nowa bluza z metkami i tak dalej, więc po prostu ona będzie do sprzedania. Ale naprawdę jestem dumna, że ją znalazłam, a nie była tania, bo naprawdę tam rzeczy, nawet te takie po sztuce, nie z tego najlepszego sortu, tylko z tego drugiego, w Nowy Towary są po 35 zł za sztukę, niezależnie co to jest, czy to jest cienka podkoszulka, czy cokolwiek. Natomiast to była rzecz wyceniona i to nie mało wyceniona. Także naprawdę, jak widzicie, niewiele mi się udało kupić, ale za to moim zdaniem super rzeczy. Żałuję tylko tego fioletowego płaszcza, ale jest już po sezonie, no i po prostu szczerze Wam powiem, że nie miałam funduszy już na więcej zakupów, więc życzcie mi, żeby wszystko się udało i żeby jednak działał i funkcjonował ten mój biznes. Tymczasem, kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i oczywiście proszę Was o polubienie i zasubskrybowanie kanału. To mi bardzo pomaga i też pomaga mi to zdobywać też zasięgi oraz nowych klientów. Jeśli ktoś by chciał, miałby ochotę, to możecie też postawić mi kawkę. Od 5 zł już można i jest link w opisie filmiku. Pozdrawiam serdecznie, cześć! Pozdrawiam.